SEC oddala w czasie kolejne decyzje dla spot ETF, dla Bitcoina, dla kolejnych funduszy inwestycyjnych, w tym również dla BlackRock. Indeks dolara rozpoczyna korektę z wyznaczonej strefy podażowej, na co Bitcoin i rynek kryptowalut zareagował lokalnym ruchem wzrostowym. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, ETH oraz DOTA? Czyli zaczynamy piątkową analizę rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją. Oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych Jak co piątek najnowsza analiza rynku Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz Zachęcam Cię do zostawienia suba Aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami Przybij dzwona, zostaw łapkę górę, komentarz, komentarz taktyczny Jeżeli będzie tutaj dla Ciebie wartość Posłuchajcie na początek informacja Dzisiaj bez analizy makro dla Bitcoina i ETH Oraz bez analiz spot Zrobię je dla Was w poniedziałek Także przeanalizuję sobie w weekend te alty, które powybieraliście w komentarzach W poprzednich materiałach i zrobię analizę właśnie w poniedziałek, i rob, również zrobimy sobie analizę makro. Zobaczymy, jak zakończy się przy okazji również ten tydzień i jak zakończy się miesiąc. A że miesiąc akurat kończy się jutro, to będziemy mieli pogląd również właśnie na makro z perspektywy świeczki miesięcznej, i to sobie omówimy właśnie w poniedziałek. Także nie przedłużając, przechodzimy do lokalnej analizy, jeżeli chodzi o Bitcoina. Mieliśmy środową analizę, gdzie mówiłem Wam o tym, że prawdopodobnie cena zatrzyma się właśnie na tym poziomie. Mówiłem Wam o tym, że jest do uzupełnienia tutaj imbalans, i dokładnie cena zareagowała właśnie w tym poziomie, i był ten ruch spadkowy. Także była, powiedzmy, że w cudzysłowie, mocna pompa tak, na interwale 4 godzinnym, i następnie zostało to zgaszone. Ale w kolejnych godzinach, powoli, powoli, bitcoin rósł do Teraz, w tym momencie, przetestowania po raz kolejny strefy podażowej, skąd odbył się ten wcześniejszy ruch spadkowy, to o czym rozmawialiśmy w poprzednich tygodniach. Jak sobie zobaczymy na indeks dolara, możemy zobaczyć, że w końcu zaczyna indeks dolara wyhamowywać, na co właśnie bitcoin zareagował ruchem wzrostowym. tak? Także mamy tutaj korelację bitcoina z indeksem dolara. Była ta strefa podażowa tutaj, tak, pamiętacie, jeszcze była tutaj wyznaczona wcześniej, nie było tutaj znaczącej reakcji, było tutaj krótkie zatrzymanie i mówiłem Wam, że kolejną kluczową strefą jest właśnie ta strefa tutaj i widzimy, że na interwale jednodniowym mamy tutaj właśnie istotną reakcję. Mamy również widoczną świeczkę engulfing na interwale jednodniowym, co sugerowałoby, że rozpoczyna się właśnie korekta na indeksie dolara i w takiej sytuacji jest też duże prawdopodobieństwo tego, że bitcoin po prostu zacznie rosnąć. Dokąd tego nie wiemy i jak będą te ruchy wzrostowe duże, tego też nie wiemy. Natomiast zaraz sobie spojrzymy, czego możemy się lokalnie spodziewać, jeżeli chodzi o bitcoina, jeżeli chodzi o indeks dolara. Zwróciłbym uwagę na te trzy strefy popytowe i będziemy je obserwować, czy z tych poziomów właśnie indeks dolara zacznie odbijać i jak będzie na to reagował również sam. Bitcoin. Jeżeli chodzi o lokalną analizę, również tutaj sobie częściowo omówimy element z makro, ponieważ mamy to w okolicach, więc będzie też OK. Podsumowując, mieliśmy wybicie jedno z strefy popytowej, tej globalnej, zejście do wyznaczonej przeze mnie strefy tutaj na Longa, cena odbiła, utworzyła nam nową świeczkę i strefę popytową, tą fioletową w tej całej niebieskiej mieliśmy strefę lokalną podażową skąd cena odbiła był również ten opór tutaj skąd cena testowała następnie cena właśnie doszła tutaj do strefy popytowej do strefy podażowej w okolicach to były jakieś tutaj newsy tak to było a, spotkanie Fedu i rozpoczął się kolejny ruch spadkowy zgodnie z tym o czym mówiłem czyli indeks dolara miał się umacniać to miało miejsce a bitcoin tutaj lokalnie zareagował ruchem spadkowym. No i teraz mamy dosyć ciekawą sytuację. Cena nam znowu tutaj utworzyła taką świeczkę indecision z knotem od góry, a następnie wczoraj kolejna świeczka wzrostowa. No i mamy na razie zatrzymanie w strefie podażowej. Ta strefa podażowa była już testowana, więc ona już nie ma takiej siły na, na zatrzymanie ceny. Znaczy no ma, może być, że cena z niej oczywiście spadnie. Tak, akcja cenowa rozpocznie się kolejna. Akcja cenowa spadkowa, natomiast na razie nie zanosi się na to i zobaczymy, czy indeks dolara dalej będzie spadał i jak będzie reagował na to bitcoin. No bo jeżeli sobie zobaczymy, no to właśnie podaliśmy sobie na interwał godzinny, na interwale godzinnym, to widzimy, że ten ruch wzrostowy rozpoczął się właśnie wczoraj. Tak, no, oczywiście. W nocy też tutaj coś się działo, ale takiej dynamiki Bitcoin nabrał wczoraj w okolicy godziny 15 tak naprawdę 16 w momencie, w którym mm, rozpoczęła się sesja nowojorska, w której właśnie zobaczmy tutaj sobie też tak godzina 15, zobaczcie, że indeks dolara zaczął spadać tak, tak konkretnie. No bo oczywiście tutaj też był ten ruch spadkowy, tutaj lekki ruch do góry, lekki ruch wzrostowy, ale o godzinie właśnie 15 zaczął indeks dolara mocniej spadać, a o godzinie 15.00 Bitcoin zaczął rosnąć. Tak więc tutaj doszukiwałbym się powodu, skąd odbył się ten ruch, właśnie wzrostowy na Bitcoinie. Tak szukałem gdzieś jeszcze jakichś newsów, czy coś się może wydarzyło, no bo tak był taki niespodziewany, dosyć mocny impuls, jak na Bitcoina w ostatnim Natomiast na tym bym się nie skupiał, bo to jest takie, jakby na siłę, szukanie i argumentu, dlaczego odbył się ten ruch wzrostowy. Dla mnie ten ruch wzrostowy odbył się, dlatego że właśnie indeks dolara zaczął spadać i ma to sens. I pokrywa się zresztą to też z godziną, kiedy zaczął się ruch na Bitcoinie, a kiedy zaczął się ruch spadkowy na indeksie dolara. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o Bitcoina i naszą tutaj strefę, mamy strefę podażową globalną, tak, która. Rozpoczęła ten ruch do strefy popytowej, która utrzymała cenę. Podsumowując, tutaj też również cały czas przypomnę, jeżeli jesteś na, są na moim kanale, to cały czas ja biorę pod uwagę dalsze spadki, oczywiście. Czy to się wydarzy, tego nie wiem. Natomiast, jakby te strefy, czyli 22 600 i 22 000, 20 400, biorę dla siebie pod uwagę przy ewentualnym dalszym ruchu spadkowym na Bitcoinie. I uważam, że jeżeli cena tutaj spadnie, no to będą to po prostu już dołki przed samą hosą. Może się okazać, oczywiście, że to już jest koniec spadków, i to był dołek, i rozpoczniemy już kolejny cykl wzrostowy. Ale żeby to się wydarzyło, musimy wybić z dużym impulsem. Właśnie tą strefę podażową i zamknąć się korpusem świecy, przynajmniej myślę, że tutaj w okolicach 31 tysięcy dolarów. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy dalsze wzrosty, tak? Ponieważ to, co zakładam jeszcze, to oczywiście może być dojście do tej strefy i ruch spadkowy, tak? To jest jeden ze scenariuszy. Natomiast może być też dojście, wybicie. Knotem, ponieważ tutaj są też podwójne szczyty, liquidity do, do, do zebrania, czy nawet dojście. Tutaj jest imbalans do uzupełnienia i też ruch spadkowy. Dlatego, dopiero w momencie, w którym cena na interwale jednodniowym, a najlepiej to już w ogóle na interwale tygodniowym, zamknęłaby się powyżej tego imbalansu, wtedy będziemy mieli bardzo duże prawdopodobieństwo dalszych ruchów wzrostowych. Jakich i dokąd? O tym porozmawiamy sobie w poniedziałek w analizie makro, ale na razie mamy jeszcze daleką drogę tak naprawdę do strefy podażowej i trzeba zobaczyć co tutaj będzie się działo więc tak jakby informacyjnie z wyprzedzeniem informuję to czego ja oczekuję jeżeli chodzi o potencjalne dalsze ruchy wzrostowe no i tak samo tak, jeżeli chodzi o lokalne i dalsze ruchy spadkowe również globalne w makro no to mamy tą strefę popytową jeżeli cena dojdzie do tej strefy tak chociażby teraz i nie zacznie tworzyć nowych szczytów tak lokalnych wyższych na interwale jednodniowym, no to a, a zacznie tworzyć nowe niższe szczyty i niższe dołki i zamknie się poniżej tej strefy z dużym prawdopodobieństwem po prostu zobaczymy dalszy ruch spadkowy do wyznaczonej strefy przed chwilą omawianej, tak? Również potencjalny scenariusz jest taki, taki właśnie manipulacyjny, że cena może dojść tutaj i przykładowo odbędzie się taki knocik, jak miał miejsce tutaj na wybicie stopów, ponieważ mamy tutaj podwójne dno. Odbicie i to również może być zakończenie jakby ruchu spadkowego i rozpoczęcie kolejnych wzrostów. Ale, tak jak mówię, daleko do tego trzeba poczekać po prostu, co się wydarzy, jak będzie wyglądała ta akcja cenowa po dojściu do strefy popytowej, jak będzie wyglądała po dojściu do strefy podażowej, ale mamy tak, jakby potwierdzenia, znaczy mogą być to potwierdzenia, czyli wybicie i zamknięcie się korpusem poniżej i powyżej tych stref, o których teraz mówię, będzie z kolei potwierdzeniami, będą to potwierdzenia na dalsze ruchy, czy to wzrostowe, czy ruchy spadkowe, w zależności od tego, gdzie, gdzie odbędzie się dany ruch i dane potwierdzenie. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dajcie w komentarzach znać, czy to było dla Was jasne. A makro mówimy sobie właśnie w poniedziałek i dalsze potencjalne jakby strefy również e, wzrostowe. A jeżeli chodzi o makro, to również zachęcam Was do zapoznania się z moim darmowym kursem, gdzie mówię o cyklu Bitcoina oraz o błędach inwestorów, których nie możecie popełnić, aby w perspektywie następnej hossy zarabiać i sukcesywnie właśnie czerpać z tego zyski. Link do tego materiału znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jeżeli chodzi o ETH, ETH nam utrzymało po raz kolejny wsparcie i uważam, że Kolejne, kolejne zejście do tego poziomu będzie, jeżeli cena już zejdzie do tego poziomu, to to zostanie po prostu wybite, tak. Mieliśmy trzy razy testowane to wsparcie, czwarte najczęściej jest to e, impuls, który po prostu wybija dane poziomy i wtedy Lecimy sobie do wyznaczonej przeze mnie strefy. Prawdopodobnie, oczywiście pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne, natomiast ja uważam, że możemy zobaczyć właśnie zejście do około ok. 1440 lub górnej tej bandy. No, a dolna banda to też również jest wsparcie. A w tej strefie dla mnie kluczowym poziomem jest 1440 dolarów za ETH. Mówiłem Wam o tym, że jest tutaj podwójny szczyt i prawdopodobnie zostanie on wybity, jest liquidity do, do zebrania. Jest również lokalna strefa podażowa. Także tą strefę sobie obserwuję, zobaczę jaka będzie reakcja tutaj ceny, czy cena w ogóle tutaj dojdzie. Natomiast jeżeli tutaj dojdzie, będę obserwował i patrzył pod kątem ewentualnej zagrywki na shorta. Jeżeli chodzi o mnie, ja gram na giełdzie Bybit. Dlaczego na giełdzie Bybit? O tym tłumaczę w tym materiale, którego widzicie, właśnie znajdziecie go pod. Tym materiałem podlinkowany on jest oraz na końcu tego materiału znajdziecie ten film, w którym tłumaczę dlaczego giełda Bybit jest według mnie lepszą giełdą niż giełda Binance do grania na wzrosty i spadki. Przede wszystkim nie dzieje się wokół niej tyle złych newsów jak wokół giełdy Binance w ostatnich miesiącach, ale ten materiał nagrywałem jeszcze zanim ten food zaczął się dziać wokół giełdy Binance, więc to jest taki dodatkowy argument dla mnie. Macie tam również instrukcję. Ale dobra, więc jeżeli chodzi o, mamy lokalną strefę podażową. Mamy główną strefę podażową, kluczową tutaj dla, dla ETH wzmocnioną również oporem dla ceny. I te strefy należy obserwować, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o teraz to wsparcie, tutaj cena odbiła, tutaj sobie wyznaczyłem taki poziom popytowy. No, niestety nie zagrywałem tej pozycji. Tak pod kątem edukacyjnym sobie to zaznaczyłem, no i obserwuję tą strefę tutaj. No, zobaczymy, jeżeli pojawią się jakieś informacje o. A też gdzieś widziałem w artykułach, że mogą pojawić się informacje dotyczące ETF futures na ETH. No, to ETH może zaliczyć ruch wzrostowy, ale myślę, że to będzie ruch wzrostowy taki informacyjny, który zostanie następnie zgaszony. Jak to często bywa po, po newsach, czyli jeżeli będzie jakaś pompa, to potem również będzie mocny. Zjazd, jeżeli chodzi o ETH, bo myślę, że tutaj kluczowym elementem dla ETH będzie również spot ETF, dla po prostu dla ETH, który raczej prędko nie nastąpi. Tak samo jak na Bitcoinie, ponieważ mamy informację o tym w, w ostatnim materiale. Mówiłem Wam o tym, że w październiku mamy kolejne decyzje. Miały być kolejne decyzje SEC, jeżeli chodzi o resztę funduszy inwestycyjnych. Natomiast mamy informację o tym, że właśnie wczoraj wczoraj, tak wczoraj, została podjęta, że, tak, Bitways, Valkyria, Invesco oraz BlackRock, ich, właśnie te decyzje, które miały być w październiku, zostały odłożone w czasie. Kolejne mają być chyba w listopadzie i kolejne w styczniu, ale podejrzewam, że wcześniej nie nastąpi to niż w styczniu, gdzie w styczniu ma również ostatnią decyzję ARK Invest, o czym mówiłem Wam w poprzednim materiale, więc Myślę, że styczeń lub marzec będą to terminy, kiedy dowiemy się co z ETF dla Bitcoina, a prawdopodobnie. A według analityków jest to po prostu kwestia kiedy, a nie czy. Więc styczeń czy marzec albo coś pomiędzy. Tego nie wiemy. SEK może zaskoczyć i myślę, że tak będzie, tak? czyli gdzieś to odbędzie się po prostu wcześniej niż w tych dniach, których spodziewają się ludzie. Dlaczego? Po to, aby Mogli wcześniej zrobić zakupy po to, aby po prostu nie było pompy od razu. Oni muszą wcześniej zrobić zakupy, także na pewno to według mnie nie będzie danego dnia wyznaczonego przez SEC. Pamiętajmy, że to są ostatnie terminy ewentualne, a nie, że tego dnia muszą powiedzieć, bo mogą to zrobić wcześniej, tak jak zrobili to teraz wcześniej, że nie, że, w, że odkładają w czasie te październikowe decyzje. Jeżeli chodzi o DOTA, DOTA zrobimy sobie na zakończenie, w poniedziałek zrobię dla Was więcej analiz, kilka altów jeszcze dla Was przeanalizuję tych, które wybraliście, jeżeli chodzi o spot i może kilka altów przeanalizuję lokalnie, jeżeli chodzi o ewentualne zagrywki na Futures. No i dobra, jeżeli chodzi o DOTA, tak jak Wam mówiłem w ostatniej analizie, tutaj wyznaczyłem sobie strefę, mamy też tutaj taką lokalną strefę podażową, natomiast ona nie jest aż taka kluczowa, dlatego że ona, ona tutaj nie wybijała stop lossów, tak, ona nie była taką strefą, która była strefą manipulacyjną, jest to po prostu strefa, lokalna strefa podażowa. Natomiast bardziej interesuje mnie ta strefa tutaj, gdzie jest jeszcze do zebrania płynność z tych szczytów i tego szczytu tutaj. Tak, Ja wcześniej tutaj właśnie chciałem wejść w shorta, natomiast cena mi nie doszła i będę dla siebie brał tą strefę pod uwagę. No a później mamy jakby kolejną strefę, tutaj jest im balans do uzupełnienia, a tu jest bardzo duża strefa podażowa z interwału jednodniowego, kluczowa. No i poniżej mamy, są moje poziomy zakupowe jeżeli chodzi o Dota i tak to wygląda jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę także widzimy się w poniedziałek widzimy się w w kolejnej analizie makro oraz spot i pod futures lokalne zagrywki także mięgo kendo niech ze z sobą piona.